Doczekaliśmy się pierwszego oskarżonego w aferze Pandora Gate i nie jest to Stewart. Cześć, ja nazywam się Kuba Wątor i jestem dziennikarzem redakcji Goniec.pl. Jak pewnie pamiętacie, Sylwester Wardenga w swoim filmie o aferze Pandora poruszył nie tylko temat Stewarta. Mówił też o osobach, które miały wiedzieć o tych niecnych zapędach Stewarta. Wśród tych osób był m.in. Marcin Dubiel. Wardenga pokazał m.in. rozmowę telefoniczną Dubiela z Fagatą, na której to Dubiel płacze i prosi, żeby o Stew więcej nie mówić. Pokazał m.in. rozmowy prywatne Dubiela z jakąś dziewczyną, sugerując, że ta dziewczyna miała poniżej 15 lat i nazwał wprost, że Dubiel o wszystkim wiedział. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stew. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stew posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. Marcin Dubiel szybko odpowiedział na ten film swoim oświadczeniem. Kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Na podstawie artykułu 212, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardendze. Potem wrzucił jeszcze kolejne filmiki, w których m.in. tłumaczył, że fragmenty rozmów, które pokazał Wardenga, są wyrwane z kontekstu. No i jak powiedział, tak zrobił. Do sądu wpłynął 13-stronicowy akt oskarżenia przeciwko Wardendze. Z artykułu 212 kodeks karny, czyli pomówienie. Artykuł 212. Kto pomawia inną osobę o zachowanie, które może ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, jeśli dodatkowo robi to za pomocą środków masowego przekazu, podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności maksymalnie do roku. Nie ulega wątpliwości, że te paragrafy pasują do tej sprawy. Wardenga użył środków masowego przekazu, czyli internetu, i tym, jak w filmie pokazał Dubiela, naraził go na utratę zaufania, na zszarganie wizerunku. Pytanie tylko, czy Wardenga miał rację, czy Dubiel wiedział, czy nie wiedział. W takich sytuacjach, to znaczy w sprawach o pomówienie, postępowanie pojednawcze jest pierwszym etapem jeszcze przedsądowym. Zapytałem Tomasza Eitminowicza, partnera z kancelarii Meritum, na czym ono polega. I pan mecenas mówi tak. Postępowanie pojednawcze jest pierwszym etapem w sprawie karnej o pomówienie. Zanim sąd będzie rozpatrywał sprawę merytorycznie, ważył rację obu stron, sprawdzał dowody, to zachęca strony, żeby się pojednały między sobą. Postępowanie pojednawcze między Wardengą a Dubielem już się odbyło w piątek 2 lutego, ale strony do porozumienia nie doszły. Nie wiadomo dokładnie, czego Dubiel żądał, czy o co prosił w ramach ugody, ale Wardenga na to się nie zgodził. Mecenas Eitminowicz podpowiada mi, że zazwyczaj w postępowaniu pojednawczym poszkodowany, czyli w tym przypadku Dubiel, żąda albo przeprosin, albo wpłaty na jakiś cel społeczny. No i oskarżony, jeśli przeprosi, czy jeśli wpłaci tę kasę, to jest po sprawie i wtedy już nie idą do sądu, jest tak zwana ugoda, ale w tym przypadku ugody nie ma. Pierwsza rozprawa między oskarżonym Wardengą a poszkodowanym Dubielem odbędzie się w kwietniu w Sądzie Okręgowym w Mławie. Teoretycznie powinniśmy tutaj dać pasek na oczy Wardengi i skrócić jego nazwisko do inicjału, ale nie będziemy udawali, że nie wiadomo, o kogo chodzi, i nie będziemy stygmatyzowali Sylwestra. A więc Wardenga jest pierwszym oskarżonym w sprawie Pandora Gate. Pytanie, co ze Stewartem? Zapytałem o to prokuraturę okręgową w Warszawie i rzecznik tej prokuratury, Szymon Banna, wyjaśnił mi, że zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia i rozpijania ich. Natomiast to nie oznacza, tak mówiąc w uproszczeniu, że Stewart już te zarzuty ma, bo one zostaną ogłoszone dopiero wtedy, gdy Stewart znajdzie się na polskiej ziemi. A procedura ekstradycyjna, jak mówi pan prokurator, trwa. Jeżeli coś się w tym zmieni, będę was informował.